Co z tymi DS-ami? No dzwoniłem do Eusebiusza. Zaczynam się... Nie, do Krespina. Obojętnie. Dobra, no dzwoniłem do niego. Dzwoniłeś do centrum. Trzej towarzysze. Pomagamy wybrać. I poprosił nas, żebyśmy przygotowali bajkę. Znowu. I wstęp o Rivotorto. Co to jest Rivotorto? To już było. Kręta rzeka. Tyle wiem. To już było. Rivotorto? Nie, Ponte Colombo było. Rivotorto już było. Tak? Oczywiście. No ale chłopie, oni na pewno nie pamiętają, co było w Rivotorto. No to im opowiemy. Jak nie powtórzysz, to nie będą wiedzieli. Mi się to kojarzy z szopą. Dobra. Nie z taką szopą, tylko taką drewnianą. No dobrze, no to... A jakiś pomysł? Do szopy, hej pasterze! Nie te święta, ale... Ale może być. Szopa jest. Ale jest szopa. Dojdziemy. Dojdziemy do szopy. O, mamy szopę. No jest. Super. Tak miało być. No to dobra, to Rivotorto, tylko słuchajcie, no pamiętacie coś z wykładów? Był. Dobra, to był. Może... Na dogmatyce? To może skorzystamy z jeszcze. Ja tylko wiem, że Rivotorto jest bardzo blisko Asyżu. O! Pod Asyżem. Super. 2 kilometry od kościoła San Damiano, z tego co pamiętam. Świetnie. Co jeszcze? A mi się otworzyło akurat na... rozdziale, pobyt w Rivotorto, to może to coś przeczytamy z tego. Coś się dowiedzą. O! Święty Franciszek razem z innymi braćmi zatrzymał się koło miasta Asyżu w miejscowości zwanej Rivotorto. Miałeś rację, obok Asyżu. W miejscu tym było opuszczone schronisko, będąc wzgardzicielami wielkich i pięknych domów, chętnie zamieszkali w jego cieniu i chronili się tam przed ulewami deszczu. Dobra, ale co się tam stało? Bracia żyli tu w wielkim trudzie i braku wszystkich rzeczy. Bardzo często brakowało im chleba. Zadowalali się Uberibą. O, tak napisze? Ja! Zadowalali się rzepą. A. No. No i fajnie. Co tu jeszcze się działo? No, to nie będziemy czytać całego przecież. No tutaj piszą, że Franciszek bardzo był taki... lubił pościć. I bracia patrzyli, jak on pości. I zwalczał wszelkie pokusy cielesne. I oni chcieli tak samo. To zobacz, co tam jeszcze... Co tam się jeszcze działo? Słuchajcie. Gdy w owym czasie cesarz Otto ciągnął owymi stronami z wielkim hałasem i pompą celem przyjęcia korony ziemskiego imperium, święty ojciec, będąc razem z innymi we wspomnianym schronisku przy drodze tego pochodu, nie wyszedł go zobaczyć, ani nikomu nie pozwolił patrzeć, z wyjątkiem jednego z braci, który bardzo stanowczo obwieścił cesarzowi, że ta jego chwała będzie trwać przez krótki czas. Patrzcie, albo tutaj. Zawsze uprawiał świętą prostotę i nie pozwalał, by ciasnota miejsca skurczyła im serca. Dlatego ponapisywał imiona braci na belkach domeczku, aby każdy miał swoje miejsce do modlitwy i spoczynku i żeby ciasna szczupłość miejsca nie przeszkadzała im w milczeniu ducha. No. Ale słuchajcie tego hitu. To, no. Jest, to jest w ogóle, to jest po prostu historia hit. Co jest? O wirusie. Nie. O leniu. Nic nowego. Kiedy bracia przebywali w Rivotorto, był pośród nich pewien brat, który mało się modlił, nie pracował
i nie chciał chodzić prosić o jałmużnę, gdyż się wstydził, a za to lubił dobrze zjeść. Widząc to, błogosławiony Franciszek poznał przez Ducha Świętego, że był to człowiek cielesny. Powiedział więc do niego: idź swoją drogą, bracie mucho, bo chcesz zjadać owoc pracy swoich braci i chcesz być bezczynny w dziele Bożym, podobnie jak brat truteń, który nie chce zbierać ani pracować, a zjada owoc pracy i zbiory dobrych pszczół. Znalazłem jeszcze jedną rzecz. Myślę, że to warto przeczytać. Zdarzyło się, że pewnej nocy, gdy wszyscy bracia już spali, około północy, po filmie, krzyknął jeden z braci: umieram! Umieram! Wszyscy bracia obudzili się zdumieni, przestraszeni, a błogosławiony Franciszek, wstając, powiedział: bracia, wstańcie i zapalcie światło. Po zapaleniu światła zapytał: któż to wołał umieram? Ów brat odpowiedział: to ja! Spytał go więc: co się stało, bracie? Jak to umierasz? A ten: umieram z głodu! Wówczas błogosławiony Franciszek natychmiast polecił przygotować stół, a jako człowiek pełen miłości i bardzo subtelny, nie tylko jadł razem z nim, by się obyło brat, by nie było bratu wstyd jeść samemu, ale z jego polecenia jedli również wszyscy pozostali bracia. No i pięknie. I właśnie w czasie ich tam pobytu stało się, że pewnego dnia ktoś prowadzący osła przyszedł do schroniska, w którym mąż Boży przebywał razem z towarzyszami. Trzema. I żeby nie zostać wyrzuconym, zachęcał swego osła do wejścia, mówiąc: chodź do środka, bo w tym miejscu będzie nam dobrze. Na tę mowę święty Franciszek poważnie się zmartwił, zrozumiawszy zamiar owego mężczyzny, który widocznie sądził, że oni dlatego tam chcą mieszkać, by rozszerzyć to miejsce i je rozbudować. Z powodu mowy wieśniaka święty Franciszek zaraz wyszedł stamtąd i opuścił to schronisko.